Trzy przedszkola w gminie Rydwiany zostaną doposażone w pomoce edukacyjne, a ich plasy zabaw będą zmodernizowane. Na to zadanie samorząd Rydwian otrzymał dofinansowanie w kwocie 950 tysięcy złotych z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Dziś umowę na wsparcie podpisał wójt Rydwian Przemysław Broziński z wicemarszałkiem województwa Grzegorzem Sochą. Trzy przedszkola w Rydwianach, Sichowie Dużym i Strzegomiu otrzymały dofinansowanie na modernizację i doposażenie tych przedszkoli. Łącznie to jest kwota 954 tysiące, natomiast cały projekt to jest ponad 1 150 000. Bardzo się cieszymy, że gmina Rydwiany jest aktywna w tej kwestii, w pozyskiwaniu pieniędzy dla naszego najmłodszego pokolenia. Jestem bardzo zadowolony z tych funduszy, które mają wzmocnić przede wszystkim najmłodsze pokolenie w naszej gminie. Bardzo dziękuję panu marszałkowi oraz całemu urzędowi marszałkowskiemu za solidną współpracę. Gmina do doposażenia sal przedszkolnych i modernizacji placów zabaw dołoży niewielką kwotę. Wartość projektu to jest 1 132 000, z czego dofinansowanie 954 000. Mamy już zaprojektowane wszystkie trzy place zabaw przy wszystkich trzech szkołach. Do tego dojdzie doposażenie sal zajęciowych w meble oraz różnego rodzaju zabawki. Dobrze wyposażone z nowoczesnymi placami zabaw przedszkola to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z małych miejscowości. Bardzo nam właśnie na tym zależy, żeby w tych małych miejscowościach i najmłodsze pokolenie miało jak najszybszy dostęp do edukacji, żeby właśnie wyrównywać szanse. Jest to bardzo ważne. Łącznie chciałbym powiedzieć, że w tym roku 13 beneficjentów, 13 gmin otrzymało już ponad 20 milionów. Zadanie zostanie zrealizowane w pierwszej połowie roku przyszłego. Planujemy początkiem przyszłego roku, w pierwszej połowie przyszłego roku, więc myślę, że do maja powinniśmy zakończyć inwestycje. Z Rydwian dla STV Info Jerzy Strzyż.